Dziś jest pierwszy dzień nowego roku. Oskar i Matylda byli u babci na Sylwestra, a teraz przyszliśmy do parku, bo już w domu nie mogli wytrzymać. No, w nocy padał deszcz i tutaj powstało straszne błotko. O! A tam to już jest w ogóle masakra. O, dobrze ci idzie. O, rękę wyrwało. Aha, ta Oski będzie próbowała. Ta Oski, z której mu ręce wyrwało. O, mówiłem, że mu ręce wyrwie. Jak tam jest u dziadka w parku? Dobrze i ma dużo błota. Oskar, fajnie? No! Ale błotko jest, nie? Tak, tak. O, jakie buty. O Jezu. Makabia. Cwana jesteś, nie? Wygoniła Oskara tam. To nie jest do zabawy. To jest ławka do siedzenia. Masakra z tymi szatanami. No gdzie tam włazisz, chłopie? To nie jest do zabawy, to jest ławka. Tam jest plac zabaw. Co kombinuje? Co kombinuje? O, udało ci się. Jeszcze raz ci się udało. Całe zrobiłaś? Oski też. Nie nogą, bo tam będzie się ślizgał. No, tu stań. Okej. Okay. Co to, po dwa? Po jednym miałeś przechodzić, nie po dwa. Oho. Uwaga, Matylda jedzie na ślizgawce. Nowa ślizgawka. Jak było? Dobrze? No ciekawy, kto spadł. Obydwa. Oskar odpadł. No i co to robi? Nie wiem. Nie wiesz? Może. No, może trzeba skakać. Aha, coś znalazł. Coś znalazł. Tak, tak, tak. Na pewno ci się to nie uda. Ready, steady, go! No wisieć ładnie wisieć, co dalej? Odpadła. A to jest do siedzenia czy do chodzenia? Co się tu robi? Nie wiem, chyba chodzi się, ale nie chce. Chyba przy... Co się stało? A, boli. Ale boli. Oh my god! Come here. Push. O, Matylda przeszła całe kółko. Udało jej się. Tak, jak się idzie? Oho, chyba ci się nie uda.
Matylda wymyśliła nowy sposób zjeżdżania, czyli tyłem miałeś zjeżdżać, no. Ja to mi się nie spać. No. Ale na brzuchu, nie na plecach, hej. Tyłem, nie. Tak może być, może być tak? No i jak? Strasznie było? Czekaj, czekaj, teraz Matylda pokaże swoją sztukę. O, tak miałeś jechać, na brzuchu. A nie głową na dół. No ale miałeś po polsku mówić, nie po angielsku. No i co się na tym robi? Tak. To chyba turbulencje są, nie? Jak w samolocie. Spada się. A teraz sekcja gimnastyczna. Chyba za mały jesteś. Do pedału nie dosięgasz. I co teraz? I co teraz? Teraz tu zostaniesz. O pięknie, i w to błotko. Ciężko? Jezu, ale błoto. Zmieniliśmy park, bo w tamtym było bardzo dużo błotka. Zobaczymy, jak tutaj sprawa wygląda. No i jak tutaj? Tutaj chyba trochę lepiej, nie? Nie ma błota. Za duże? O, za małe łapki macie. Aha. O, tak się trenuje. O, na mięśnie brzucha. Już? Męczona? No i kolejna ścieżka ćwiczeń. O, mijankę nawet macie. Gdzie idziemy? O, jaki śliczny piesek. Ale nice, very nice. Ale piękny. Dalej tutaj? To dla Ockiego na siłę. O, i do tyłu też umiesz? O, ho, ho. To ty niezła małpa jesteś.
No tego to jeszcze nie było. Co? Takie skoki? No słuchajcie, nie wierzę. 1 stycznia, a tutaj kwitnie jakieś drzewo. Nawet nie wiem, co to jest za drzewo. Co to za drzewo, Matylda? Nie wiem. Które... Może cherry blossom albo co? Które kwitnie w styczniu. Może nazywa się cherry blossom. Nie jak? Wiem. Jak? Cherry blossom? Nie wiem, zaraz sprawdzimy. Musimy sprawdzić w Google, co to za drzewo. Według Google to znalazłem, że to jest wiśnia różowa. Ale jeśli wiecie lepiej, to piszcie w komentarzach. No tego jeszcze nie widziałem. O, no patrz! Jeszcze mu mało. Gdzieś tu jeszcze w las? To lis. Mało ci było placu zabaw? Jeszcze po drzewach chodzić? Prawdziwa małpa, no. Mama jak zobaczy ten film, to ci da, zobaczysz. To ostatni twój występ. I portki już całe brudne. Jak ty wyglądasz, chłopie? Ma inne portki. Ma inne portki? Okej, okay, zobacz, idziemy do domu. Babcia was nie pozna. O Jezu. Ale mam inne skarpety. Może inne skarpety, a buty? Nie, czy te buty będą musi iść na dworze? Zostaną? No chyba tak. No zobacz. Fajne drzewo, co? A co to za drzewo? Gdzie to się wchodzi? Ja nie wyjdziesz stamtąd. Ryby? Chyba są, ale zakaz łapania. No jak tam było na spacerku? Dobrze. Dobrze? Podobało się? Tak. Trochę za dużo błotu. Za dużo błotka? Tak. No, w nocy padało deszczyk, to jest błotko. O, kaczuchy przypłynęły. I lobiony. O, wyskoczyła. Okej. No dobra. Idziemy do domu. Tak. No i to wszystko z dzisiejszego spaceru świątecznego. Dla wszystkich znajomych szczęśliwego nowego roku, bo jeszcze wam nie życzyłem. No i na razka, bye bye.